Dla mnie najbardziej inspirująca jest ta historia, która pokazuje, że zwierzęta obdarzają nas naprawdę ogromnymi uczuciami. Ale nie martwcie się, to nie pogrzeb. Chciałem wam opowiedzieć jedną krótką historię, która jest bardzo charakterystyczna i bardzo znana w Edynburgu. Jest to cmentarz, który się nazywa Greyfriars Kirkyard. Mogliście słyszeć pod polską nazwą cmentarz Bobiego i właśnie o tym będzie ta historia. Jest to historia mężczyzny o nazwisku John Grey, więc zatrudnił się w miejscowej policji jako tak zwany konstabl. Mężczyzna zajmował się stróżowaniem w nocy. Był coś w rodzaju osoby zajmującej się pilnowaniem porządku. Jednak w 1858 roku John Grey zmarł na gruźlicę. Jego pies Bobby miał wtedy 2 lata. I później przez następne 14 lat pilnował jego grobu. Tak naprawdę mieszkał na tym cmentarzu, mieszkał na jego grobie, gdzie ludzie donosili mu jedzenie i wodę. Początkowo opiekun cmentarza, James Brown, próbował pozbyć się tego psa, ale w końcu zaakceptował jego obecność i właśnie on się nim zaopiekował. On go karmił i donosił mu wodę. No i dzięki temu postać tego psa stała się tak bardzo popularna w Edynburgu, ponieważ, no, sami przyznacie, to zaskakujące. Kiedy umiera właściciel psa, a później pies do końca swojego życia czuwa przy jego grobie, i to trwało 14 lat, tak jak wspomniałem, więc kawałek czasu. W 1867 roku władze Edynburga wprowadziły podatek od psów, a psy, które nie były opodatkowane, po prostu usypiano. Na szczęście lord Edynburga, Sir William Chambers, tak zwany lord prowost Edynburga, który był wielkim miłośnikiem psów, opłacił podatek za Bobiego i kupił mu obrożę. I ciekawostką jest to, że tą obrożę można do dzisiaj oglądać w muzeum w Edynburgu, który sąsiaduje z cmentarzem. Swoją drogą złapałem się na tym, że lubię odwiedzać stare cmentarze. Nie wiem, czy wy też tak macie, jeżeli ktokolwiek z was też tak ma i wie skąd to się bierze, to napiszcie w komentarzu. Greyfriars Kirkyard, cmentarz Bobiego. Jest to historia psa i pana. Psa, który przez 14 lat swojego życia czuwał przy grobie swojego pana, aż do swojej śmierci. Osobiście nie znam drugiej takiej historii, ale jeżeli gdzieś słyszeliście, że jeszcze taka historia jest gdziekolwiek w jakim kraju, gdzie pies czuwał do swojej śmierci przy grobie właściciela, to napiszcie w komentarzu. To jest bohater dzisiejszego odcinka, Bobby z wytartym noskiem. Tutaj z kolei mamy pub poświęcony jego imieniu. Także to pokazuje, jak ważnym historycznie faktem jest właśnie Bobby. Cmentarz Bobiego to niezaprzeczalna atrakcja Edynburga i tak zwana must see, ale dla mnie najbardziej inspirująca jest ta historia, która pokazuje, że zwierzęta obdarzają nas naprawdę ogromnymi uczuciami. Ten wytarty nosek Bobiego to nie przypadek, to nie był zamysł twórców, to jest efekt dotykania przez miliony łapek przez wiele, wiele lat. Dlatego właśnie, jeżeli ktoś był w Edynburgu i zapytasz go o Bobiego i o znaki charakterystyczne Bobiego, to powiedzą ci, że to pomnik Skye Terriera z wytartym noskiem.